Dzisiaj opowiem Wam, czym jest witarianizm. Zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Spośród wszystkich diet roślinnych, witarianizm jest jednym z bardziej radykalnych, bardziej restrykcyjnym planem żywieniowym. Tutaj witarianie nie spożywają żadnych produktów odzwierzęcych, nie spożywają mięsa, ryb, nie spożywają nabiału, jaj, ale również miodu czy innych produktów, które gdzieś miały kontakt w wytworzeniu ze zwierzętami. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo ważna zasada podczas stosowania diety witariańskiej. Wszystkie produkty, które są spożywane, nie mogą być przetwarzane w wysokich temperaturach. Tutaj graniczną temperaturą jest 42 stopnie Celsjusza, bo przyjęto, że to jest taka temperatura, która gdzieś na świecie występuje jako taka temperatura otoczenia w warunkach naturalnych, w krajach ciepłych. I tutaj to rodzi pewne problemy, bo dużo związków w roślinach, które są przyswajane po obróbce termicznej, w tej temperaturze, w temperaturze 42 stopni Celsjusza, jeżeli je obrobimy, nie są przyswajalne. W związku z tym mamy do dyspozycji bardzo ograniczoną pulę surowców do komponowania naszej diety. Odpadają strączki, które musimy ugotować, odpada masę innych również surowców, które nie możemy spożywać. Co za tym idzie, dieta witariańska jest bardzo restrykcyjna i bardzo trudno zbilansować tą dietę tak, żeby nie powodowała niedoborów. Na dobrą sprawę wręcz niemożliwe jest nawet stosowanie witarianizmu przez długi czas, bo pewne niedobory, które kumulują się w naszym organizmie, będą powodowały pewne schorzenia, na przykład brak żelaza może powodować anemię. Tutaj oczywiście można podjąć się dyskusji i przecież są suplementy. Możemy suplementować te diety witariańskie jakimiś suplementami, właśnie żeby tych niedoborów nie mieć. Natomiast też sama paleta surowców, sama paleta produktów, które witarianie spożywają, jest dość ograniczona. Oni nie jedzą fast foodów, nie jedzą słodyczy, nie jedzą chipsów, frytek i tym podobnych produktów, bo wytworzenie tego typu produktu wymaga użycia wyższej temperatury niż 42 stopnie Celsjusza. Co za tym idzie, faktycznie te mało przetworzona żywność może być z jednej strony źródłem cennych związków odżywczych, bo na przykład właśnie witaminy takie rozpuszczalne w wodzie, witaminy z grupy B są łatwo przyswajalne z surowych warzyw czy surowych owoców. Nie mamy natomiast odpowiedniej podaży białkowej, no bo bardzo dużo surowców, które łącząc ze sobą możemy zbilansować profil aminokwasowy produktów, nie możemy spożywać bez odpowiedniej obróbki termicznej. Jeżeli chcecie przejść na dietę roślinną, polecam Wam bardziej weganizm, który jest mniej radykalną odmianą diety roślinnej. O weganizmie możecie posłuchać w innym moim odcinku, do którego Was zapraszam. Natomiast pamiętajcie, że każda dieta będzie dobra, jeżeli będzie dobrze zbilansowana i będziecie ją stosować przez dłuższy czas. Natomiast, żeby dobrze zbilansować dietę witariańską, potrzebujecie pomocy, bo dużo osób niestety wyłączając mięso i włączając surowe produkty nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, jakie to konsekwencje zdrowotne może nieść. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat żywności i żywienia, subskrybuj mój kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.